Chwała Bogu, gdy słyszałem właśnie, jak brat Dareczek czytał o potędze Boga, to jest kropla w nieskończoności, jak potężny jest nasz niebiański Ojciec, jak potężny jest Pan Bóg, jak wspaniały, jak cudowny, można mówić o Nim codziennie i dzięki Bogu za to, że w Panu Jezusie Chrystusie możemy poznawać naszego Boga Ojca. Izrael, gdy Pan Bóg wyprowadzał Izraela z Egiptu, zapomniał o wielu rzeczach, o wielu nakazach, które Pan Bóg im powiedział, też gdy dał im zakon, ale o najważniejszym zapomnieli, że Bóg powiedział, że chce posłuszeństwa, milsze mu jest posłuszeństwo niż ofiara, żeby Boga kochali z całego serca, z całej duszy, siły i myśli, ponad wszystko, ponad swoje życie. I też jak w 1 Piotra możemy też czytać w 1 rozdziale, świętymi bądźcie, Pan Bóg powiedział, bo ja jestem święty. Oni o tym zapomnieli i odwrócili się od Boga i to jest smutne. I niech Pan Bóg pomoże nie powielać właśnie tych błędów, tych grzechów Izraela. Łatwo się dzisiaj czyta o tym, ale w doświadczeniach wychodzi, czy naprawdę my tego nie robimy, czy miłujemy Boga ponad wszystko, ponad swoje życie. W każdym doświadczeniu takim cięższym też wychodzi, każdego dnia. I w Księdze Sędziów, w 2 rozdziale od 11 wersetu możemy przeczytać. To są smutne słowa, ale przeczytajmy je. Zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. Opuścili Pana Boga ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi egipskiej i chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych i oddawali im pokłon, drażniąc Pana. Tak opuścili Pana, służyli Baalom i Asztartom. Wtedy zapłonął gniew Pana na Izraela, wydał ich więc w rękę łupieżców, którzy ich upili, zaprzedał ich w ręce ich okolicznych wrogów i nie mogli się już ostać przed swoimi wrogami. Czytamy, co zrobił Izrael, jak można powiedzieć w cudzysłowie, podziękował Panu Bogu, przecież ich karmił na pustyni, dbał o nich, nogi nie napuchły, sandały na nogach nie zniszczały, odzież nie zniszczała. Jest coś pięknego, gdy czytamy, jak Bóg się troszczy o swój lud, jak się troszczy o swoje dzieci. Pan Bóg pomoże, gdy trwamy w Panu Jezusie Chrystusie, byśmy mieli taką wdzięczność dla Boga, tak jak Dareczek czytał, żebyśmy właśnie byli wdzięczni Bogu Ojcu za to, co dla nas uczynił. Nie musiał, tak jak się modliliśmy, nie musiał się zmiłować nad nami, ale chciał przed założeniem świata, już nas wszystkich widział w Panu Jezusie Chrystusie, a oni dalej swoje robili. Czytamy właśnie później też w Księdze Sędziów, jak ich wydawał, później wzbudzał sędziego, ich ratował przez ileś lat, później znowu opuszczali Pana Boga, aż w końcu Bóg w Księdze Izajasza w 1 rozdziale, o 4 werset B możemy przeczytać, już tak Pan Bóg powiedział, opuścili Pana, porzucili świętego izraelskiego, odwrócili się wstecz. W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe serce słabe. Od stóp do głów nic na nim zdrowego. Tylko guzy i sińce i świeże rany. Nieopatrzone, ani nieprzewiązane, ani niezmiękczone oliwą. Widzimy, że już takich karał w Jeremiasza czytamy, jak już po 23 latach, jak Jeremiasz wołał, po prostu wołał na tych ulicach, by się opamiętali. Nic nie pomogło i już Pan Bóg mówi, w co jeszcze was można bić, ale Bóg chce, żeby grzesznik się upamiętał, żeby nie zginął i możemy też czytać z Księgi Ezechiela, 33 rozdział od 10 wersetu możemy przeczytać. Bóg chce, żeby człowiek żył, żeby nie zginął. A ty, Synu Człowieczy, mów do domu izraelskiego, tak mówiliście, zaiste ciążą na nas nasze występki i nasze grzechy, i z powodu nich giniemy. Jakże mamy żyć? Powiedz im, jakom żyw, mówi Wszechmocny Pan. Nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski? I tutaj czytamy właśnie, że Bóg chce, żeby człowiek się nawrócił, żeby się odwrócił od swojej bezbożności I to są tak słowa, jakby godzinę temu były spisane. Przecież to są aktualne słowa. A ile wieków temu były spisane?
Niech Pan Bóg pomoże właśnie wytrwać do końca w Panu Jezusie Chrystusie. Wiecie, do nieba nikogo się nie ciągnie, do nieba się biegnie za Panem Jezusem Chrystusem. Niech Pan Bóg pomoże i mi, i każdemu bratu i siostrze wytrwać do końca w Panu Jezusie Chrystusie, nie powielać tych grzechów, gdy czytamy i można mówić, że o, ja bym tego nie zrobił, a przychodzi doświadczenie i człowiek to robi. Lepiej właśnie wytrwać do końca w Panu Jezusie, być posłusznym Bogu Ojcu, cieszyć się, radować i uświęcać się, bo czytamy też, że bez uświęcenia nikt nie zobaczy Pana. Lepiej, żeby te słowa były na ustach, tak jak i brat Dareczek przeczytał z 31 wersetu. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Gdy wytrwamy do końca, zobaczymy Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. I to jest najważniejsze w naszym życiu. Wytrwać do końca i być posłusznym i miłować Boga z całego serca, z całej duszy, siły i myśli. W Panu Jezusie Chrystusie. Amen. Amen.